Cześć, tutaj Indy. Zapraszam na poradnik, jak grać z Teranem na Protossa. Edycja 2022 nawet. Dobra, pokażę wam całkiem fajną, agresywną taktykę i... O, na początku agresywną, ale potem oczywiście ona może przejść w inne rzeczy. Na początku przypisuję sobie główną bazę pod piątkę. Polecam używać oczywiście skrótów klawiszowych, bo bez tego zginiemy. Już potem będziemy grać trochę lepiej. No i w tym poradniku właśnie pokażę wam taktykę, którą z tego co pamiętam zagrał Hiro Marin. Chyba to było też na Mistrzostwach Świata. I no, całkiem się to dobrze sprawdziło. Taka ciekawa zmyłka tutaj też jest, to sami zobaczycie. Oczywiście pod warunkiem, że moim rywalem jest Protoss, bo trafiłem na randoma, ale zakładam, że on jest Protossem. Ale ten, no to się zaraz wszystko wyjaśni. Oczywiście ta SCV pierwsza, która wyjeżdża z Command Centera i jedzie od razu zrobić Supply Depot. Po Supply Depotie od razu robi koszary i od razu po postawieniu koszarów robimy rafinerię, jak tylko mamy minerały. I teraz jak mamy 17-23, to SCV, która wyjeżdża z Command Centera, jedzie na zwiad. No i spokojnie. I przypisujemy oczywiście sobie na skrót klawiszowy zwiadowcę. Wszystko tak musi być w miarę szybko dostępne. O, i super, jest Protoss. Tylko pytanie, czy ten Protoss robi jakiś dziwny plan. Tak dla spokoju można za probkę upuścić SCV, żeby patrzyła, co się dzieje. Także na razie wszystko idzie zgodnie z planem. No i zaczynamy od jednego Marina. Build jest wbrew pozorom dość prosty. Wydaje mi się, że jest dość prosty na początku, no bo robimy klasykę. Robimy najbardziej chyba podstawowe otwarcie, jakie istnieje. SCV musi się dowiedzieć, czy on robi ekspansji, bo jeżeli nie robi ekspansji, o, to wiedz, że coś się dzieje i możliwe, że warto się tutaj troszeczkę... Ale jak jest ekspansja, to już wiesz, że jest spoko, także na razie jest naprawdę dobrze. Od razu robimy reaktor tutaj, jak się tylko da. No i jak się udało rozwalić probę, to doskonale. Teraz tak, przepisujemy sobie obie bazy pod skróty klawiszowe, po marinie reaktor, to SCV już uciekamy, ona się dowiedziała wszystkiego, czego się miała tak naprawdę dowiedzieć. No i od razu robimy fabrykę. A, i jeszcze drugi supply depot. W zasadzie można zrobić supply depot, fabrykę, fabrykę, supply depot. Tak naprawdę najpierw powinien być supply depot, ale chcę wam też pokazać, że nie trzeba tego może tak absolutnie perfekcyjnie robić. I od razu po fabryce starport, znaczy jaki starport, rafineria, ale też będzie starport po fabryce. No i teraz tutaj widać ten mały błąd, czyli że najpierw powinien być supply depot, potem fabryka, więc pamiętajcie. Od razu ten, po orbitalu supply depot, potem fabryka leci i w ten sposób nie będzie tych kilku sekund straty. To taki taktyczne popełnienie błędu było, żebyście wiedzieli, że build order to on nie jest napisany tak dla jaj, tylko faktycznie wszystko ma w nim znaczenie. No i od razu tutaj robimy te klaba, tutaj od razu ta sama SCV robi starporta do jednostek powietrznych. Tutaj już sobie patrzę, że w zasadzie mam tyle SCV, ile być powinno, więc każda kolejna niech leci do naturala, zrzucam muła, robi orbital w naturalu. No i dalej robimy wszystko po kolei. Tutaj jak tylko jest kasa, to robimy Siege Tanka. Na razie jej nie ma, więc zakolejkowałem dwa Mariny i SCV-kę. Teraz, znaczy w zasadzie to takie drobne optymalizacje też możecie wykonywać. Teraz na chwilę anulowałem SCV, żeby szybciej zacząć Siege Tanka. Nie zaprzątajcie sobie tym jakoś tak bardzo mocno głowy, ale w tej taktyce minimalnie bardziej premiujemy... premiujemy minimalnie bardziej robienie wojska nad ekonomię. Taki detal, ale no żebyście wiedzieli. No i teraz tak, bardzo ważne, żeby nie zapomnieć po zakolejkowaniu tego Medivaca, żeby zrobić też supply depota, no bo przed chwilą zaopatrzenie dał nam Command Center w naturalu, a teraz już musimy sami pamiętać o supply'ach, nie? No i po pierwszym Siege Tanku oczywiście zaraz będzie kolejny, jak tylko będzie 125 gazu, tutaj są takie małe przestoje, ale to tak ma być. I kolejny supply depot. I nawet można z rozpędu jeszcze jeden supply depot. Ważne, żeby cały czas coś się działo. I co ciekawe, pierwszy Medivac od razu leci do przeciwnika. On jest pusty, ja wiem, ale on ma być pusty. Wikinga też gramy, jak jest 75 gazu, to od razu. No i cały czas staramy się oczywiście utrzymywać produkcję SCV-ek. No i gdy tylko będzie 4:30 na liczniku, a w zasadzie to wyjedzie drugi Siege Tank, mniej więcej wtedy, to lecimy do przeciwnika. Tego Medivaca przypisałem sobie pod trójkę, Mariny pod jedynkę, Siege Tanka pod dwójkę. Z tym atakiem też zabieramy... zabieramy 3 SCV i teraz tak, Medivac, widzicie, to jest prawdziwy człowiek, to nie jest jakiś mój kolega czy inny bot, to jest prawdziwy ten zawodnik. No, trochę szkoda jak jest ten Phoenix, bo to trochę tam powiedzmy, że krzyżuje plany, ale nie jest tragicznie. Wstawiamy wszystkie rally pointy pod bazę przeciwnika. Zadaniem tego Medivaca tak naprawdę jest to, żeby Protoss się bał, żeby siedział w swojej bazie, a my wtedy spokojnie możemy do niego podjechać. Gdy mamy nadwyżkę minerałową, stawiamy trzecią bazę.
I teraz tak, naszym zadaniem, no albo jest wygrać, albo tak to rozegrać, żeby no było dobrze, nie? Jeżeli widzimy, że raczej przegramy, to się wycofujemy. Ale przeważnie wygracie pewnie tym pushem. Ale ja nie chcę wygrać na potrzeby tego poradnika, tylko chcę wam pokazać, co będzie dalej. No to jeżeli jest walka, to oczywiście tam podnosimy. Marinami niszczymy, niszczymy Feniksy, bo one podnoszą Seedstanki, a Seedstanki oczywiście kontrują, kontrują jego jednostki. No i w ten sposób... Aha. No sorry, wygrałem, bo nie chciałem tego tak naprawdę zrobić. Chcę wam pokazać, co jest dalej w tym poradniku, bo czasami się wycofacie, nie? Dalej w tym poradniku, już tutaj nawet nadwyżka mi wzrosła, chciałem to już właśnie pokazywać, ale była batalia. Dalej w tym poradniku robicie kolejne koszary. Raczej więcej siege tanków niż 3, no może 4 tutaj mi się udało zrobić, ale raczej nie robicie więcej. Natomiast co robicie, to roszadę na tych budynkach. A w zasadzie to koszary mają... Znaczy, może być tak też, że gracie miny, to już trochę w zależności od tego, co robi rywal. To by było spoko, jak gracie na Feniksy, to zamienienie teraz tak, żeby grać sobie podwójne miny, jest bardzo w porządku. Ale załóżmy, że, nie wiem, wolicie grać siege tanki, ale można grać siege tanki, można grać miny w zależności od tego też, co robi rywal. Ale co jest najistotniejsze, żebyście grali tego steampaka. Ten reaktor będzie dla koszarów jednych, a drugie sobie robią te chlaba. No w każdym razie, dostawiłem dwa raksy, po tych dwóch raksach dostawiamy jeszcze dwie rafinerie. Dopiero potem dostawiamy dwa eBaye i po tych eBayach, jak mamy minerały, nie? No bo normalnie w grze to staramy się nie mieć nadwyżek, tak jak ja teraz. I potem dostawiamy czwarte i piąte raksy. Dobra. I docelowo, jak mamy 5 raksów, 5 koszarów, to dwa z nich mają reaktor. Oj, tutaj powinien być techlab, sorry. Najpierw tutaj techlab w tych dobudowanych. Więc dwa techlaby, reaktor na 3 raksach. Na 5 raksach będą 3 techlaby i 2 reaktory. Czyli tutaj muszę jeszcze reaktor i techlab zrobić, nie? 2 reaktory i 3 techlaby na 5 raksach. No i tutaj dla starporta robimy reaktor, dla fabryki techlaba. Czyli łącznie mamy, no już tutaj troszeczkę tej produkcji. Podwójne marudery na protosa, tak się gra, na zerga byśmy bardziej chcieli mariny, ale z protosem marudery, nie? Więc no... tak to się rozwija. Trzecia baza, jak najszybciej tylko możemy, zamieniamy ją oczywiście w Orbitala. Tutaj jak widzimy mamy tę nadwyżkę i w ogóle też dużo SCV w tej bazie. Trochę mnie tego poddanie się wybiło z rytmu. Ale spoko, pokażę wam wszystko, jak to mniej więcej powinno iść. Tutaj oczywiście 1-1, ulepszenia. Taka mała sztuczka, ciekawostka, żeby lepiej wiedzieć, czy robicie ulepszenia, czy nie robicie, to możecie je przepisać na grupę kontrolną z orbitalami jednocześnie. Czyli ja pod piątką mam wszystkie orbitale, ale też ulepszenia. Jak kliknę tab, to ja się przełączam na te eBaye i mogę zakolejkować, żeby się robiły ulepszenia, nie? To tabem się przełącza typ jednostki albo budynku, który mamy aktualnie zaznaczony. No i tutaj oczywiście ja szybciej powinienem mieć tę trzecią bazę, ale tutaj powoli sporo rzeczy objaśniam. Przesyłamy tyle SCV, żeby w drugiej bazie nam ich zostało tyle, ile trzeba. No i tutaj tak, 3 marudery. O Boże, ja nie zrobiłem drugiego reaktora ostatecznie, sorry. To zamieszanie. No, ale dalej postępujemy, no chyba w sposób dość oczywisty, czyli albo gramy miny, albo dalej siege tanki, to już w zależności od tego, z czym się czujecie trochę lepiej. Oczywiście polecam... Aha! No i ważna sprawa, jak się wycofacie, żebyście tak koncepcyjnie wiedzieli, co robić, to robicie steampacka i to jest ważne, bo w tym zagraniu steampack jest naprawdę bardzo późny. Więc co chcecie zrobić w tej rozgrywce, to prawie zawsze zrobić parę bunkrów w trakcie zajmowania trzeciej bazy. Wycofujecie się, robicie siege tanki, zabudowę generalnie, czyli coś takiego. Tak często na przykład no teranie progamerzy postępują, że się barykadują, no bo nie wiadomo, czy jakaś kontra, czy jakiś rychły atak przeciwnika się nie zdarzy. Bo w tym zagraniu wy tak naprawdę robicie presję, ale z tyłu się tworzy cały czas gospodarka i po prostu, no to jest takie zagranie mocno całościowe, jeżeli nie wiemy, czy wygramy, czy tam się przebijemy, to się normalnie, znaczy staramy się to ocenić, czy wygramy batalię, no to jak przegramy, no to się staramy wycofać i wtedy mamy tę dobrą gospodarkę, żeby potem dać grać dalszą grę. No i wiadomo, mediwaki, wikingi i tak dalej, i tak dalej. Jak już mamy te rafinerie tutaj, powiedzmy, że ogarnięte, jak już ta baza sensownie funkcjonuje, no to oczywiście kolejnym etapem jest czwarta baza, ale... No, zwłaszcza jak macie dużo minerałów, tak jak ja. Ale co jest potem? Potem po trzeciej bazie się robi też armory. I to wszystko na tych 5 raksach cały czas. Robi się armory, no i oczywiście ulepszenia 2-2. Koło 10 minuty, tak w miarę standardowo, gra się też Ghost Academy. I to wszystko na trzech bazach można robić.
Jak mamy 5 raksów właśnie, fabrykę Starporta, no to są takie, powiedzmy, dwa rozwidlenia zazwyczaj. Czyli albo robimy, znaczy, no, wiele jest taktyk, ale powiedzmy, że takie dwie najbardziej wam polecam teraz opcje. Czyli albo dostawiacie tyle raksów, żeby mieć łącznie 8, czyli 3. No i teraz widzicie w tym dolnym panelu, że się 3 budują i będzie 8. Ewentualnie możecie dostawić drugiego Starporta, jeżeli na przykład on poszedł w kolosy, nie? Tutaj tak, no po prostu staramy się mniej więcej dobierać budynki do kompozycji przeciwnika, ale tak naprawdę jak zrobicie 8 raksów w jakimkolwiek scenariuszu, to da się to i tak obrócić na naszą korzyść. Oczywiście jak się skończy zbrojownia, od razu 2-2 i po tych 3 raksach dostawiamy Ghost Academy. Ghost Academy, czyli budynek do duchów. Duchy są mega dobre na Protosa, tylko no niestety trzeba użyć ich umiejętności, co nie jest takie w sumie banalne i proste. No ale do odważnych świat należy. Ja chcę wam pokazać poradnik taki, z którym możecie przez długi, długi czas jeszcze się rozwijać, bo zrobienie tego wszystkiego tutaj dobrze, to już przynajmniej będziecie, no, grandmasterem, podejrzewam, jak nie przynajmniej wysokim masterem. I to jeszcze jest ta cała sztuka balansowania, czy ja mogę zaatakować, czy nie mogę. No dla przypomnienia, tylko 2 reaktory łącznie mamy, a na wszystkich innych raksach te chlaby. No, myślę, że to chyba łatwo zapamiętać. Tylko 2 reaktory na Protosa, a reszta to już inaczej wygląda. No i oczywiście zajmujemy kolejną bazę. SCV staramy się tak robić, no moim zdaniem tak przynajmniej z 80, 70 parę. Dobrze, jakby było ich nawet więcej, jak już taki rozmach ekonomiczny macie spory. No, ale dążę do tego, żebyście jednak tę czwartą bazę w miarę szybko zajęli, bo ghosty naprawdę też dużo gazu kosztują i tutaj te gazy oczywiście chcemy bezzwłocznie zająć. Więc szybko je przejmujemy, no i robimy tam troszeczkę tych ghostów. Bardzo ważne ulepszenie też jest w Ghost Academy, ten Enhanced Shockwave. I no. Ja wiem, że ja tutaj troszeczkę dużo rzeczy mówię. Ale to jest taki poradnik, powiedzmy, w miarę ogólny, jak się aktualnie gra na Protosów. No, więc jest etap ghostów i potem jeszcze dostawiamy... znaczy, można dostawić i polecam jak najbardziej kolejne starporty. Czyli łącznie mamy 8 raksów, 3 starporty, fabrykę. Można też dostawić drugą fabrykę, jak bardzo się lubimy z minami. Ale, no, bardziej wam polecam próbę opanowania ghostów i albo pojedyncze siege tanki przez pewien czas... A potem to nawet nic, bo są teranie bardzo dobrzy, którzy w zasadzie tę fabrykę sobie odpisują, nie mają jej na grupę kontrolną i grają tylko piechotę, mediwaki, liberatory, wikingi. A to i tak jest całkiem sporo, ale to już troszeczkę tak jak lubicie, tak jak chcecie i trochę tak jak rywal gra na przykład. Moim zdaniem miny są świetne, więc może nawet bym bardziej polecał te miny, ale na początku w tej taktyce oczywiście gra się 3-4 czołgi. Może nawet niektórzy tylko 2 by zagrali do tego pusha, żeby potem jeszcze szybciej przejść w steampacka i tak dalej, nie? Ale myślę, że minimum 3 siege tanki grajcie. Może 4 z rozpędu, jak tam zobaczycie, że wam świetnie idzie ten push i już prawie macie wygrać, to dosyłacie. Po pierwszym mediwaku są wikingi. No dobra, to mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Jakby coś nie było jasne, to jak najbardziej też kilka rzeczy... Ten początek jest rozpisany w Buildorderze. Ta dalsza rzecz, no, jest troszeczkę na czuja, nie? Możecie też sobie sami pozapisywać takie swoje checkpointy, lekko zmodyfikować tę moją rozpiskę i... No tak, żebyście potem potrafili to odtworzyć. Oczywiście, jak zawsze, polecam to zrobić wszystko na sucho i dopiero potem grać gry rankingowe. No i to wiadomo, ten Fusion Core zrobiłem i 2 dodatkowe starporty pod kątem grania liberatorów. Liberatory są też mega dobre, jeżeli się nie czujemy zbyt pewnie z ghostami. Jeżeli ktoś naprawdę ma awersję do ghostów, to zróbcie zamiast Ghost Academy szybciej te 2 starporty i Fusion Core'a i wtedy macie piechotę plus liberatory. W zasadzie 2 grupy kontrolne powinny to wszystko załatwić i jest dobrze. Siege tanki może nawet można w bazie zostawić albo tam się nimi za mocno nie przejmować. Dobra. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No to wymaga tutaj dużo jakiejś wprawy, dużo grania. Ale no zawsze trzeba na sucho przećwiczyć, przynajmniej ten początek, nie? Bo potem ta trzecia baza i tak dalej, to już kwestia dopracowania. Bo na przykład ktoś będzie wolał zagrać tylko właśnie te 3 siege tanki, inne 4 i lepiej mu się to będzie układać. No. No i chyba potem, no to już... No trzeba trenować, trzeba ćwiczyć to wykonanie, bo to nie jest prosta sprawa operować ghostami, liberatorami i piechotą. Ale ja chcę pokazać taki, powiedzmy, w miarę totalny styl gry na Protosa. Różne są zachowania, niektórzy lubią sobie przypisać w różny sposób wojsko. Ja akurat nie mam jeszcze jakiegoś bardzo usystematyzowanego schematu na... Nie mam jakiegoś turbo schematu na przypisywanie jednostek terańskich, bo teranem za często nie gram, więc jeszcze o tym tak
mocno aktualnie nie myślałem, ale tak zrobicie, tak już zostawcie i tak trenujcie. No bitwa powinna wyglądać tak, jak już macie duże wojsko teranem, że rzucacie skana, żeby w ogóle wiedzieć, gdzie jest przeciwnik, zawczasu w miarę rozstawiacie liberatory, ghosty trochę do przodu, ghosty rzucają EMP na protosa i wrzucacie też steampack oczywiście i jedyna w ziemię, coś takiego. No tylko to też trzeba pod dobrym w miarę kątem, nie wpakować się w kule disruptorów i tak dalej, i tak dalej. To nie są łatwe rzeczy, dlatego właśnie polecam w tych dłuższych grach może pójść w liberatory i no trzeba się nauczyć je szybko składać i rozkładać też. Żeby to w miarę dobrze funkcjonowało. No dobra, czy coś jeszcze mam do dodania? Tak to z grubsza wygląda. Aha, jeszcze jeden element, o którym teraz sobie przypomniałem, że miałem powiedzieć. Mianowicie, jak macie nadwyżkę minerałową, bo prawdopodobnie tak będzie, jak będziecie dobrze budować SCV i troszeczkę mu zrzucać, ale jeżeli rośnie wam nadwyżka, tam załóżmy macie z 3, 2, może nawet 4000 minerałów w miarę szybko na tych czterech bazach, to co robicie, to dostawiacie po prostu kolejne command centery. One się potem zamieniają w orbitale i macie więcej skanów, albo więcej move, albo więcej ekspansji, jeżeli on wam jakieś zniszczył. W każdym miejscu na tych bardziej skrajnych bazach dostawiacie. No może tutaj trochę za dużo tego zrobiłem, ale tutaj bym zrobił z dwie bazy dodatkowe, tutaj z dwie, tutaj jeszcze jedną i tak dalej, i tak dalej. Można czasami niektóre z nich zamienić nawet w planetarkę, żeby się pewniej czuć, ale przeważnie teranie zamieniają je w orbitale, zrzucają sobie skany, muły i tak dalej, nie? Także tak to wygląda. No cóż, no to ćwiczcie, ćwiczcie. Zwłaszcza ten pierwszy push, a jak on dobrze wyjdzie, to już potem z przewagą wejdziecie w dalszy etap rozgrywki. I no ja tutaj pokazałem w sumie tylko pierwszy atak. Drugi atak jest powiedzmy w momencie, kiedy wyjdą wasze trzy pierwsze ghosty, ewentualnie cały czas dobrze pompowaliście wojsko i koło 10 minuty macie jakieś 170 limitu. No to też można się poczuć pewnie, nie? To już trochę zależy od rozgrywki, ale zazwyczaj chcecie zgrać swój kolejny atak z ulepszeniami, no przynajmniej 2-2 i taka masa ma być jednostek, żeby gość się aż zdziwił. Nie ma pośpiechu w tym buildzie, nie? Znaczy, no jest pośpiech w tym pierwszym ataku, który wyjeżdża 4.30, ale potem to już inaczej. No dobra, mam nadzieję, że pomoże wielu osobom ta taktyka, ten build i dacie radę. GG, following the StarCraft, jakby co oczywiście ta rozpiska we wczesnym etapie jest w opisie. No i powodzenia, good luck, have fun. Following the StarCraft, cześć, cześć.